Czy wojna w Ukrainie zakończy się przed 9 dniem maja? To pierwsza ważna informacja dziś o poranku. Pytanie, odpowiedź? Być może tak. Tak twierdzi wywiad ukraiński, ponieważ 9 dzień maja to dzień zwycięstwa w Rosji i Rosja chciałaby obchodzić ten dzień zwycięstwa, łącząc II wojnę światową i wojnę w Ukrainie. Póki co nie ma czego świętować, ponieważ na froncie w Ukrainie nie idzie jej, mówiąc delikatnie, najlepiej, ale taka sugerowana data końca wojny się pojawia. Druga ważna informacja dziś o poranku jest taka, że na froncie właściwie bez zmian armii rosyjskiej brakuje paliwa, brakuje jedzenia, brakuje powoli amunicji, a Ukraińcy powolutku odbijają poszczególne tereny z ich rąk, ale większych zmian na froncie nie ma. I trzecia ważna informacja dziś o poranku. Joe Biden pojawi się dzisiaj w Polsce, dziś w Rzeszowie, a jutro w Warszawie, gdzie ma wygłosić jakieś ważne wystąpienie i ma spotkać się z Andrzejem Dudą.